Metropolia. Przykładowa rozgrywka. Tak, każdy z graczy otrzymuje 4 karty, które musi na końcu zbudować, żeby wygrać grę. One tak wyglądają, jak są w budowie, a tak potem każdą się odsłania z drugą stroną i wtedy już ta karta wchodzi do gry i to, co tutaj pisze, to tam dodatkowa jest akcja dla nas, jak ktoś wyrzuci daną liczbę na kostce. I tam będą patrzeć, że możemy kostkę przerzucać, możemy dwoma kostkami rzucać, co jest ważne, bo tu na przykład na niektórych tych kartach będą wyższe numerki, żeby zdobyć daną kartę, na przykład powtórzenie tury, no różne będą tam rzeczy z tych kart, jak wszystkie zbudujemy, to wygraliśmy grę. Każdy z nas rozpoczyna sobie grę, posiadając farmę i posiadając piekarnię, no i właśnie te 4, które musi zbudować, a oprócz tego 3 monety, takie jedynki z banku. Karty, wszystkie karty, które biorą udział w grze w wersji podstawowej, jest jeszcze potem Metropolia, to jest taki dodatek. One mają różne kolory. W zależności od koloru karty. O, tu jest nasz dodatek, bo ta karta plus. Nam daje różne rzeczy, więc tak, karty zielone, tu i tu. To otrzymujemy, jeśli ktoś wyrzuci dane liczby, bo tu mam liczbę. Budowa, a u góry ile będzie na kostkach, żeby otrzymać kasiulę. I tak, zielone otrzymujemy pieniądze z banku w naszej turze. Niebieskie, otrzymujemy pieniądze z banku, jeśli ktoś wyrzuci oczywiście te liczby tutaj, czy tam cyfry, ale otrzymujemy z banku, ale w turze i naszej, i jak ktoś wyrzuci. Potem są karty fioletowe, otrzymujemy wtedy od wszystkich graczy, jeśli mamy taką kartę i będziemy aktywowana, za szóstkę zbudowana, od wszystkich graczy otrzymujemy i te karty nie mogą się nam powtarzać. Tu są, jest też kilka. Są stadiony, są stacje telewizyjne, bo tu jeszcze będziemy rozłożyć bardziej, i biurowce. O, biurowiec. Tak. Tu się po prostu nie mieści nam w kadrze. Więc one się nie mogą nam powtarzać. Wszystkie inne się mogą powtarzać. Oprócz tego karty czerwone. Te czerwone są takie specyficzne, że otrzymujemy wtedy pieniądze od tego gracza, który rzucał kostką i wyrzucił te liczby u góry. I tak. Zbieramy pieniążki, rzucamy kostkami. Najpierw jedną, potem jak mamy prawo z karty, to rzucamy dwoma. I tak, jeśli wychodzi dana liczba lub cyfra z naszej karty, która jest już aktywna, wtedy otrzymujemy pieniądze. Albo od graczy, albo z banku, w zależności od koloru karty. Te karty sobie zgromadzimy, mamy ich coraz więcej. Potem sobie budujemy po kolei te karty. Tutaj już warto zaczynać chyba od tych, co się rzuca dwoma kostkami, bo przykładowo jak kostka jest do 6, a tu takie karty to jest od 9 do 10 trzeba wyrzucić. Czy tu 11 do 12, więc tu już trzeba dwoma rzucać kostkami, żeby takie wyniki uzyskać. Czy tutaj 8, przecież 9, 10. Oprócz tego dostajemy z niektórych kart, jak posiadamy, bo karty mają takie oznaczenie rodzaju, czasami jak posiadamy więcej kart danego rodzaju, przykładowo takich po lasach, to wtedy możemy dostawać też z wielokrotnioną ilość pieniędzy, jak zbieramy więcej kart danego rodzaju. Ale tak, celem jest zbudowanie właśnie tych 4 głównych takich rzeczy, czyli wieżę radiową, centrum handlowe, dworzec kolejowy i park rozrywki. W Metropolii Plus dochodzi jeszcze, że na początku zaczynamy z jeszcze jedną kartą dodatkową, z ratuszem, ale za to dochodzą 2, port i lotnisko do zbudowania na koniec. I tu wyciągamy wszystkie karty, a w Metropolii, jak wyciągamy to z Metropolii, to wyciągamy je, aż będzie 10 różnych budynków widocznych. I potem jak już któreś karty się zapewne ludzie zabiorą, to wtedy uzupełniamy, żeby było znowu 10 na wyciągniętych. To taka różnica z Metropolią. Gramy, jak pokazują wskazówki zegara, natomiast respektujemy długi, czyli dla graczy, po kolei przeciwnie do wskazówki zegara. I warto jeszcze wspomnieć, że najpierw płacimy długi, jak już komuś nie mamy z czego zapłacić, to ten dług jest umarzany, a dopiero potem pobieramy kasę z zadane karty, która nam się w danej kolejce należy. Więc takie ułatwienie, w sumie wcale lepiej właśnie mieć mniej pieniędzy, żeby komuś nie zapłacić, a potem dopiero je pobieramy i mamy je na swoim koncie, na swojej puli. No.
tyle o grze. Gra jest fajna, szybka, losowa, bo w zależności od kostki i kostek, jaką taką kartę możemy kupować, ale też my wybieramy potem daną kartę, kupujemy lub nie kupujemy. Aha, w każdej naszej turze możemy kupić jedną kartę. Bo jest tak, najpierw jest rzut kostką lub kostkami, potem każdy z graczy sprawdza sobie te rzuty ze swoimi kartami i na końcu ten, który ma turę, to pobiera...